Sandomierskim Domu Pracy Twórczej Alicja spotkali się uczestnicy spotkania z literaturą, aby w kameralnym gronie pokolędować. Takie spotkania przy kolędzie odbywają się już od 2000 roku, jak wyjaśnia pani Alicja Kaszyńska, założycielka Domu Pracy Twórczej. Wspólne kolędowanie to już tradycja. Kolejne spotkanie kolęd. Co roku jest. No, czasami są tam przerwy w niektórych latach, z jakichś trudności, ale w poprzednim roku było prawie, że o takim samym kalendarzu, 13 stycznia, teraz dzisiaj mamy 11. Od ilu lat już się odbywają takie spotkania tutaj u pani? O, dawno, od 2000 roku. Tylko na początku było to bardziej taka działalność artystyczna, malarska. Plenerów było dużo, malarzy dużo. Teraz mniej jest tych malarzy, ale więcej tych spotkań, które są ciekawsze i bardziej korzystne dla ludzi. Wprowadzeniem do kolędowania i recytacji zajęła się profesor Danuta Paszkowska, emerytowana nauczycielka języka polskiego w słynnym pierwszym liceum ogólnokształcącym Kolegium Gostomianu w Sandomierzu. Spotkanie swoją obecnością uświetlili artyści zespołu Etiuda. W repertuarze koncertu znalazły się najpiękniejsze polskie kolędy, były również krótkie wiersze o tematyce bożonarodzeniowej. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują. Gloria, 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 in excelsis Deo.